Dziś kazanie dla zaawansowanych, w tym sensie, że dla tych, którzy już nie mają wątpliwości, że możemy być w dialogu z Panem Bogiem, mówić, słuchać. Tylko, że ten dialog tam nadal jest wyzwaniem. Widzimy dzisiaj apostołów, którzy po raz kolejny słuchając tego, że Jezus zostanie zabity, że zmartwychwstanie, nie rozumieją i boją się go po to pytać. To, że nie rozumieją, w porządku. To jest normalna rzecz. Oni tego nie rozumieją, my nie rozumiemy Bożych Planów, one nas przerastają. Naturalne i normalne. Rzecz w tym, żeby wtedy, kiedy nie rozumiemy, pytać. Nie bać się zapytać. Jezus da odpowiedź dzisiaj czy kiedyś w przyszłości, ale da mi zrozumienie wystarczające, żebym mógł zrobić kolejny krok i kolejnego dnia kolejny krok. Nie bójmy się być w dialogu, bo Jezus chce nam wyjaśniać, pokazywać, oby nie schować się wtedy, kiedy nie rozumiem. A przyjść do Jezusa i przyznać się: Nie rozumiem. Ale ty, panie, wytłumacz, ty poprowadź.